Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam każdego i wszystkich. Zapraszam do pochylenia się nad Słowem Bożym na 18 niedzielę w ciągu roku, tak zwaną zwykłą. Sięgamy do tekstów Pisma Świętego. Pierwsze czytanie jest z Księgi Koheleta. Ta księga powstała gdzieś na przełomie IV-III wieku przed narodzeniem Pana Jezusa. Autor, obserwując codzienność i życie ludzi, dochodzi do wniosku, że to wszystko napawa człowieka takim pesymizmem. I pisze tak: marność nad marnościami, marność nad marnościami, wszystko jest marnością. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. I czytam dalej. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem, bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność. Autor natchniony, obserwując to życie pełne cierpienia, chorób, nienawiści, wojen, przemijania, poniżania jedni drugich, dochodzi do wniosku, że w tym życiu jak gdyby nie ma jakiegoś sensu głębszego, że wszystko to jest przygnębieniem dla człowieka. Takie doświadczenie ma człowiek, który nie będzie odnosił swojego życia do Boga, tylko będzie szukał rozwiązania w tej codzienności. Jednak Słowo Boże, ono nas kieruje do Chrystusa, który jest odpowiedzią na wszystkie nasze najgłębsze pytania naszego życia dotyczące egzystencji. I dlatego w Ewangelii do Pana Jezusa przyszedł człowiek i postawił mu takie pytanie: nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Czyli postawił mu taki problem. Jezus mu odpowiedział: człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? I dalej dopowiedział Pan Jezus: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I tutaj przytoczył Pan Jezus pewną przypowieść o człowieku, który był bogaty, a obrodziło mu dobre pole i postanowił sobie, żeby je zabezpieczyć, poburzyć te stare spichlerze, a pobudować nowe, zgromadzić jeszcze więcej tych dóbr doczesnych, i powiedział sobie tak: masz teraz wielkie dobra na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Czego nas uczy Pan Jezus? Że ocaleniem człowieka nie są dobra doczesne, ale miłość Boga. Żywa przyjaźń z Bogiem to jest najwyższe dobro człowieka. Nie oznacza to pogardy dla dóbr doczesnych, ale takie mądre patrzenie na nie i umiejętne w duchu wiary korzystanie, aby one służyły naszemu duchowemu wzrastaniu, uświęcaniu, by przyczyniały się do jeszcze większej ufności wobec Boga, miłości do Boga, wdzięczności Panu Bogu, ale i miłości do człowieka, która polega na dzieleniu się dobrami doczesnymi z tymi, którzy szczególnie ich potrzebują z racji swojej trudnej, bolesnej sytuacji. Czyli Pan Jezus mówi, że w dobrach doczesnych można też odnaleźć wartość,
która może człowiekowi służyć do uświęcenia, do zbawienia, jeśli człowiek mądrze i po chrześcijańsku z nich korzysta. Jeśli one czynią człowieka wewnętrznie wolnym, to znaczy nie przeszkadzają mu w miłości do Boga, w żywej przyjaźni z Panem Jezusem. I wtedy to jego serce jest uzdrowione, aby tymi dobrami doczesnymi mądrze zarządzać dla siebie, dla rodziny, ale i dla tych, którzy potrzebują tej pomocy i której człowiek może udzielić, bo ma możliwość. Czyli chodzi o wewnętrzną wolność, którą przynosi tylko Jezus. I tylko Jezus nadaje sens i cel naszemu życiu. Dlatego też święty Paweł w liście do Kolosan podkreśla: bracia, jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Święty Paweł mówi, że umarliśmy z Chrystusem w chwili chrztu. To jest nasz nowy status. Dzieci Bożych, to jest nowa rzeczywistość, jako dar wielki od Boga. To jest nowa nadzieja, którą przynosi nam Jezus. Nie miał jej człowiek, bo miał grzechy, które zamknęły mu drogę do nieba. A teraz Jezus zmienił tę rzeczywistość i postawił nas w nowej sytuacji, już nadziei nieba. Dlatego sens człowiek odnajduje tylko w Chrystusie. Ale i w Chrystusie odnajduje mądrość na codzienne, doczesne życie. Dlatego zapraszam wszystkich na Eucharystię, bo w niej właśnie zanurzamy się w Jezusowej miłości, mądrości i prawdzie, aby stawać się ludźmi nowymi w duchu Ewangelii, która to przynosi miłość uzdrawiająca ludzi i świat. Szczęść Boże!